5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, jest godzina 10 rano, ja się właśnie ogarnęłam, ponieważ, że tak powiem, z rana wyglądałam na tyle tragicznie, że postanowiłam się tak nie pokazywać. No i tutaj mam jeszcze jest parasolka z nagrywek. Powiem wam tak, że ogólnie to ostatnio, nie wiem co mi się dzieje, ale tak mnie mega pieką oczy, ale nie wiem jak to powiedzieć, nie tak jak pieką jak się ma zapalenie spojówek, tylko pieką tak jak jesteście mega niewyspani, a wysypiam się, więc nie wiem totalnie o co chodzi. Nie wiem czy to jakieś alergiczne, ale wątpię, bo ja ogólnie nie jestem raczej alergikiem. W każdym razie, no tak to wygląda, że wstaję rano, szykuję się i czuję po prostu się tak, jakbym, wiecie, była, nie wiem, władza na mnie, nie wiem, jakieś 20 godzin na nogach i miałam otwarte oczy cały czas. I to jest dziwne mega, no ale nic, nieważne. Słuchajcie, jest na kanale film z rozdaniem jesiennym, więc zapraszam was, bo do wygrania są fajne szminki z Freedom Makeup, więc jedną mam na ustach z tych nudziaków i tą, którą ja mam, się nazywa Naked Protect bodajże. I fajna jest. Jest taka lekko nawilżająca, trochę daje matowe dokończenie, ale nie jest takim tętnym, ciężkim matem. Jest bardzo fajna, więc wam polecam. Teraz wiecie, na czym się zastanawiam, nad tym, czy można rano na śniadanie zjeść sushi, bo mam sushi z Lidla, które mi bardzo smakuje. Jestem głodna i chciałabym coś zjeść i tak sobie pomyślałam, czy mogę zjeść sushi na śniadanie? Myślę, kto mi zabroni, nie? Ale się nie pożygam, jak to mówię, kawa. Słuchajcie, wiecie, wstawiam wodę na kawę. Jeszcze nie podjęłam decyzji tak do końca. Oczywiście dotyczącej tego, co będę jadła, ale to myślę, że za chwilę taką decyzję podejmę. To jest moja kubek z Elidu, w którym najbardziej lubię pić kawę. A tu jest kawa, którą najbardziej lubię pić i to jest kawa Jacobs. Dałam bardzo znowu na statyw i właśnie tam mi się gotuje woda na kawę i ja teraz sobie na to czekam. Oczywiście dzień dobry TVN, wiadomo jak to na sobotę przystało. Ja się cały czas patrzę w podgląd, mnie to tak wkurza, a to zawsze wynika z lęku przed tym, żeby nie być poza ostrością. Wiecie o co chodzi? Dramat. No, więc lecę sobie dzień dobry TVN i ja w ogóle muszę wam coś powiedzieć. No i właśnie, i chciałam wam powiedzieć jedną rzecz, mianowicie, że dzisiaj rano, jak jeszcze leżałam w łóżku, to oglądałam sobie vlog Nudziary. Nie wiem, czy znacie Kasię z kanału Nudziara, ale jest bardzo fajną osobą, ja ją bardzo lubię oglądać, moim zdaniem ona jest taką bardzo życiową osobą. No i właśnie dzisiaj tak akurat się złożyło, że ten vlog, który ja dzisiaj oglądałam, dotyczył jej takiej, powiedzmy sobie, pierwszej opinii, pierwsze wrażenie z posiadania dziecka. Ja ogólnie tego jeszcze w życiu nie doświadczyłam osobiście, w sensie, żeby mieć do czynienia z własnym dzieckiem, ale mam oczywiście mnóstwo doświadczeń z dziećmi z uwagi na to, że po pierwsze jestem najstarsza i zawsze się zajmowałam młodszym rodzeństwem, a po drugie dlatego, że moje rodzeństwo też już ma dzieci i ja z tymi dziećmi mam do czynienia, ale to też wiecie, bo wam też pokazywałam nieraz na vlogach, czy tam opowiadałam, ale do rzeczy. I ogólnie wiecie jak to jest, jak nie wiem, czy macie już w swoim gronie znajomych dużo takich osób, czy dopiero może w waszym gronie znajomych takie osoby się pojawiają, ale ja już od jakiegoś czasu zaczęłam mieć do czynienia właśnie z osobami, które po prostu zaczęły być matkami i zaczęły doświadczać macierzyństwa. Ja dobrze wiem, że taka osoba po prostu musi się czuć jak rozjechana przez pociąg. A to z tego względu, że pomimo tego, że dzieci są cudowne, dzieci są wspaniałe i jest w ogóle na pewno mnóstwo plusów tego i szczęścia związanego właśnie z bycia matką, no to jednak mimo wszystko gdzieś tam to zmęczenie jest, no bo jesteśmy ludźmi i tak jak człowiek jest wyglądający jak gówno z rana i tak jak człowiek będący chory jest po prostu jak przejechany przez pociąg, to tak samo również ma prawo wyglądać kobieta, która
ma do czynienia pierwszy raz w życiu z własnym dzieckiem, która dopiero musi nabrać tego rytmu, która musi troszeczkę tych nocy, że tak powiem, zarwać. Też są różne dzieci, bo są niektóre dzieci, które są z natury bardzo grzeczne, takie ułożone i sypiające bez problemu, a są dzieci, które po prostu są też kochane oczywiście, bo zawsze są, ale są po prostu takimi dziećmi, które się dają po prostu we znaki, dają dużo w kość i tak dalej. I ja to wiem, nie będąc rodzicem, po prostu obserwując życie w koło. I w końcu przejdę do puenty, ja tak zawsze mam takie wstępy. Chodzi o to, że jakaś dziewczyna, to jest totalnie nieważne w ogóle o jakim niku, bo to w ogóle nie o to chodzi, skomentowała właśnie film Kasi, ten vlog taki luźny, pisząc, że coś ma jakieś na twarzy, że tu z jakiejś strony jest grubsza, czy że ma jakieś wybrzuszenie na twarzy. Hello! Ona ma prawo mieć w tym momencie na twarzy po prostu wszystko. Może wyglądać jak kupa w trawie i ty nie masz prawa na to zwrócić uwagi, tak? Bo po pierwsze ty swoim komentarzem udowadniasz, że ty nie masz pojęcia w ogóle o tym, co to jest życie, a już na pewno życie matki lub życie... ja też nie wiem, co to jest życie matki, ale potrafię sobie to wyobrazić, wiesz? No i to jest po prostu, to już świadczy o poziomie tej osoby. I kolejna kwestia, nawet jeżeli jesteś dorosłą osobą i byłaś tą matką, kiedyś doświadczałaś tych odczuć, to słuchaj, będąc po prostu człowiekiem życzliwym, i tu się zwracam do tej osoby personalnie. Będąc po prostu życzliwym człowiekiem, podstawowa kultura nakazuje nie odezwać się w takich aspektach, jeżeli wiesz dobrze, bo ten ktoś ci mówi o tym, że jest przemęczony, że po prostu ma ostatnimi czasy masakrę, że się nie wysypia, że się po prostu źle czuje, że nie potrafi jeszcze wejść w taki tryb normalny. No to naprawdę życzliwość ludzka i podstawowe zasady kultury międzyludzkiej nakazują w tym momencie skupić się na rzeczach, które ta osoba robi dobrze, na aspektach, które mogą ją zbudować i które mogą ją zmotywować do działania. Tak. Czyli na przykład, jeżeli ktoś nie do końca dobrze wygląda, to można się skupić na tym, że na przykład ma wokół siebie dobrą aurę i dobrą energię. I w ten sposób tą osobę zbudować. A mówiąc takiej osobie przetyranej, że tak powiem, przez życie ostatnimi czasy, że masz tu jakieś wybrzuszenie na twarzy i skąd w ogóle to masz, to słuchajcie, naprawdę to jest moim zdaniem poniżej wszelkiej krytyki, pomimo tego, że ta osoba oczywiście uzna, że to nie jest hejt, bo przecież nie nazwała nikogo głupią szmatą, tępą, dzidą, ani zirą, ani nie wiem, debilem, to taka osoba oczywiście uważa, że to nie jest hejt, ale tu nie chodzi o to, czy to jest hejt, czy nie, tylko chodzi o to, że to po prostu jest daremne. To jest po prostu daremne. I już właśnie gadanie o tym, co to jest daremne, zajęło mi 6 minut i 53 sekundy i ja też tu mam jakieś wybrzuszenie i w ogóle co to ma znaczyć? Hello! Przecież ty nie możesz mieć wybrzuszeń na twarzy, bo nie masz dzieci. Kawa the best. Tak sobie myślę, że chyba za mało mam kawy do tego dużego kubka. Bo bardziej mam smak mleka niż kawy, no ale jakoś to przeżyję. No dobra, jednak nie będę jadła sushi, sushi będę jadła wieczorem. Teraz będę jadła parówki, które mi się podgrzewają, także kciuku w górę dla zdrowego śniadania. A do moich paróweczek, którymi się grzeje opiekacz i będzie zwykła biała guła. I ta biała guła będzie jako taki dodatek do... To po prostu będzie dodatek do moich parówek. Tyle. Nagrzewa mi się teraz sprzęcior. Sobie też wyciągnę talerz. W międzyczasie tak zwany widelec. Ketchup z kotlina. I tak to się kręci, moi drodzy.
Tak, może was włączę. Będę do was gadać trochę tak jak Szusz. Tu jest mój piekacz z, nie wiem, są chyba z Lidla. Bardzo fajna sprawa, takie coś macie, słuchajcie. No jakoś tak inaczej te bułeczki smakują. I może teraz wam powiem, słuchajcie, napijemy się razem kawy, pogadamy, będzie fajnie. No. Przyświecza mnie strasznie. A więc tak. Gadałam do was wtedy na kanapie o rzeczy, która mnie strasznie, ale to strasznie po prostu wyprowadza z równowagi. I chodzi o głupkowate komentarze i ten nie u mnie, od razu powiem. I tu nie chodzi, od razu też powiem o to, że ktoś nie umie przyjąć krytyki. Tylko chodzi o to, że są ludzie, którzy po prostu w ogóle nie myślą chyba, jak coś komentują. Muszę je wyłowić. Moim zdaniem wyrażanie własnego zdania ma pewne granice. Otóż, jeżeli to wygląda tak, że osobie, która, wiecie, no kurde, ma poczucie tego, że po prostu jest sama przetyrana, bo nie śpi po nocach, bo dopiero ogarnia swoją rzeczywistość nową, dzieciową, no to jak można takiej osobie napisać, ej, masz tu coś, jakąś, kurde, wypukłość na twarzy, no hello! No jak można coś takiego napisać, no? Czy to jest budujące? Nie. Oczywiście, tak, tak, ja wiem, komentarze nie wszystkie muszą być budujące, bo tu nie chodzi o to, żeby sobie nawzajem schodzić cały czas i tak dalej, żeby było w ogóle wspaniale, ale słuchajcie, naprawdę, no moim zdaniem, jak ktoś nie ma do napisania czegoś, co w miarę jest, wiecie, sensowne i co może coś wnieść, no to taka osoba się po prostu w ogóle nie odzywa i wszyscy będą szczęśliwi, nie? No i tu są moje buły i one wyglądają tak. Tak po prostu. Wiecie. I trochę co twarde mi się zrobiło, mi się wydaje. No dobra, ale jeszcze. To nie jest instagramowe śniadanie dzisiaj, słuchajcie, więc można mieć to dupie. Powiem wam, że tak mega wieje za oknem, że to jest po prostu jakiś dramat. Nie wiem, o co chodzi. Normalnie, kurde, huragan po prostu, że tak powiem. Będę wam pokazywała mojego talerza. Patrzcie się na moją gębę. Ja ogólnie strasznie nie lubię, jak ktoś je i mówi, ale to się trzeba tego nauczyć, bo da się jeść i mówić, tylko chodzi o to, żeby nikt nie udział treści pokarmów, które znajdują się w naszych ustach. Bo to jest właśnie w dobrym stylu. Także dzisiaj trochę na temat kultury i wychowania. Na temat tego, co wypada, a co nie. Ja się nie uważam za jakiegoś super wyedukowanego człowieka w tej kwestii, ponieważ ja wręcz mogłabym dostać swego czasu Nagrodę Nobla za bezmyślne różnego rodzaju komentarze, tylko też to było, jak byłam troszeczkę młodsza i głupsza. A teraz? Jestem troszeczkę większa, troszeczkę mądrzejsza. No i to tak właśnie powinno wyglądać. Że im jesteśmy starsi, tym troszeczkę mamy więcej rozumu w oleju w głowie. No, polecam, bardzo fajna rzecz. Ciekawa jestem, ile osób mnie zhejtuje za to, że jem. Do was mówię. A ile osób poczuje się jak na śniadaniu z koleżanką? Która przecież też mówi jak ja. Nie? No nic, zobaczymy. Ja tam jestem odporna. Po mnie można jechać. A wiecie, z czego to wynika? Z samoświadomości. Tak. Kolejna mądra rzecz dzisiejszego ranka. Lekcja o samoświadomości. Oprócz lekcji o tym, jak jeść rozmawiając. To jeszcze lekcja o samoświadomości. Jak macie ukształtowane poczucie własnej wartości? Wiecie, jakie macie dobre strony, jakie macie złe strony, bo to też jest ważne. I jeżeli z niektórymi swoimi wadami
no, z którymi pracowaliście, a mimo to nie jesteście w stanie pewnych rzeczy zmienić, to po prostu pogódźcie się z tym, polubcie się. No jak się polubicie sami z sobą, będziecie mieli świadomość właśnie tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą powiedziałam. Słuchajcie, możecie być obrzucani wymiocinami YouTube'owymi codziennie. Codziennie. I po prostu czytacie to i się śmiejecie. No. Serio. Tak to wtedy działa. I też w życiu codziennym tak to wtedy też działa, że jeżeli ktoś ma do was na przykład jakieś wąty, może to dotyczyć różnych dziedzin. Na przykład pracy, szkoły. No wszystkiego, zależy na jakim etapie jesteście życia, ale jeżeli wtedy ktoś wam coś zarzuca albo nie wiem, stara się wam pojechać, jak to mówią gimbusy, no to wy właśnie mając świadomość tego, co wy robicie dobrze, co robicie źle, nad czym aktualnie pracujecie i tak dalej, no to was po prostu takie gadanie w ogóle nie rusza, co nie? Wiecie, o co chodzi? Nie na takiej zasadzie, że macie to w dupie i nie słuchacie innych ludzi, co wam chcą coś powiedzieć. Tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś ewidentnie stara się wam dopiec, i nie chodzi o sytuacje, w których, nie wiem, w pracy czy w szkole ktoś wam na coś się zwraca uwagę, bo to należy brać pod uwagę. Uwagę należy brać pod uwagę bardzo sensownie. Bardziej chodzi mi o to, kiedy ktoś po prostu chce was pojechać. Po prostu powiedzieć wam celowo coś przykrego. To jeżeli wy wiecie dobrze, właśnie co robicie dobrze, co robicie źle, nad czym aktualnie pracujecie, jakie są wasze mocne strony, jakie są wasze słabe strony, no to wtedy właśnie was taka bezsensowna gadka w ogóle nie dotyczy. I spływa to po was jak po prostu po przysłowiowej, nie po przysłowiowej, tylko po jakiej, po kaszce, no po prostu. Dobra, koniec tego gadania. Dobra, moi drodzy, pogadałam na vlogu, to teraz pora się wziąć za robotę, bo już jest godzina 11:30, a ja jestem dalej w czarnej dupie z moimi porządkami, także moc, moc, moc i bierzemy się do roboty! W ogóle, moi drodzy, muszę wam pokazać, bo znalazłam zdjęcie, znaczy znalazłam, mam te zdjęcie, zdjęcie tego, jak ja wyglądałam w roku chyba 2010, czyli 6 lat temu. Miałam czarne włosy i to było, pamiętam, po wizycie u fryzjera. No masakra, nie? Masakra, powiedzcie sami. Dramat. Nie wiem, co wtedy mną kierowało, ale generalnie wówczas uważałam, że wyglądam fajnie. Także brawo ja. Czy wy widzicie ten huragan? No masakra. No, ja ogólnie powiem wam, że już posprzątałam. Dość szybko mi to dzisiaj poszło, bo jest godzina 13, a się za to wzięłam tak naprawdę po 11, bo oczywiście jeszcze gadałam dużo dzisiaj, w ogóle dzisiaj jest vlog na maksa gadany. No i teraz już sobie zamarynowałam pierś z kurczaka, bo będę robiła ziemniaczki takie zapiekane, takie księżyce ziemniaczkowe, zapiekane z ziołami właśnie w piekarniku i do tego po prostu będzie zgrillowana pierś z kurczaka i jakaś tam jakaś salsa pomidorowa do tego i tyle. No i co? I co jeszcze muszę zrobić? A, pranie idę wywiesić. No właśnie, pranie, Boże! Pranie, przecież się samo nie wywiesi. Chodźmy, idziemy wieszać pranie. Dobra, skończyło się, mam talent i widzieliście w przebitkach, że tak sobie chillowałam. Teraz sobie idę otworzyć w ogóle piwko, bo zapomniałam, że mam same drzwi. Więc idę sobie otworzyć i sobie zapodam. Gdzie to tu jest? Dobra. Same drzwi oczywiście.
i malutkie, ale to w sam raz dla mnie, bo ja za bardzo nie przepadam jakoś. Ja w ogóle mało piję alkoholu, powiem wam szczerze. I to nie mówię tego po to, żebyście teraz się zachwycali, prozdrowotnie, nie. Z prozdrowotnością to, moi drodzy, nie ma nic wspólnego. Po prostu jakoś tak niezbyt przepadam, a poza tym jestem wyznawczynią ideologii życiowej, że jak ktoś się potrafi dobrze bawić, to niestety, to nie potrzebuje po prostu alkoholu. No i moim zdaniem taka jest prawda. Jest to prawda życiowa numer 1500-1900, więc tak to wygląda. W ogóle ja mam jakąś dziwną twarz w tym aparacie, serio, więc patrzę tak cały czas potem i myślę, Boże, co tu się dzieje. No nieważne, w każdym razie biorę się za otwarcie teraz tego mojego Summer's Bee. Idę sobie może coś poczytać, nie wiem, coś poglądać, w ogóle zobaczę jeszcze co porobię, może zacznę montować dla was tego vloga, o to jest dobry pomysł na ten wieczór. No a z wami się żegnam, bo chciałam się raz w sposób cywilizowany pożegnać, bo słuchajcie, zawsze jak oglądam vlogi Alicji z Alice Vlog Channel, to zawsze mi jest głupio, że moje vlogi zazwyczaj są takie, że ja się z wami nie żegnam, więc dzisiaj się z wami ładnie pożegnam. Mam nadzieję, że ten vlog, mimo że długi, gadany i w ogóle chaotyczny, to że wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to ja i moja cebula prosimy o kliknięcie kciuka do góry i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, ślę wam moc pozytywnej energii i zapraszam do wzięcia udziału w rozdaniu. Pa!